Witajcie, Rafał Nickarz, Intest TV. W dzisiejszym odcinku recenzja nowości, mianowicie produktu M-Life. Jest to modem LTE, w sumie bardziej router LTE, 4G LTE, umożliwiający transmisję internetu LTE poprzez sygnał Wi-Fi do naszych urządzeń mobilnych. Zakres tych urządzeń jest tak naprawdę nieograniczony, bo dotyczy zarówno aparatów fotograficznych posiadających technologię Wi-Fi, jak również laptopów, komputerów stacjonarnych, smartfonów, tabletów, całej gamy innych urządzeń multimedialnych, które mają tylko możliwość połączenia się z internetem przez sieć Wi-Fi. Jeśli chodzi o to urządzenie, jest ono znakowane jako model ML0655 i tak jak macie możliwość zobaczyć, właśnie w ten sposób jest zapakowane. Co o samym urządzeniu? Przede wszystkim warto powiedzieć, że ma możliwość podłączenia do 10 urządzeń wewnętrznych. Poza tym warto dodać, że obsługuje karty microSD do 32 GB, czyli możemy sobie zrobić dodatkowo taki a la powerbank. Bateria w tym urządzeniu to aż 2000 mAh, dzięki czemu przez naprawdę dosyć długi czas możemy korzystać z naszych połączeń internetowych. Jeśli chodzi o karty, urządzenie obsługuje karty SIM, zwykłe karty SIM, w związku z powyższym nie musimy się obawiać, że będziemy musieli tą kartę wymieniać na jakiś inny rozmiar, inny format. Co otrzymujemy w zestawie? W zestawie otrzymujemy zwykły kabelek USB do ładowania, w sumie kabelek micro USB. Otrzymujemy oczywiście kartę gwarancyjną, jak i instrukcję obsługi. Instrukcję obsługi w języku polskim, w związku z powyższym nie musimy się obawiać, że coś tam pójdzie nie tak, że nie będziemy potrafili sobie tego urządzenia skonfigurować. Warto też powiedzieć o tym, że w większości przypadków urządzenie konfiguruje się samoczynnie, automatycznie, w związku z powyższym nie musimy logować się i wprowadzać jakichś danych do logowania. Ok, omawiamy zatem samo urządzenie. Zobaczmy, co tak naprawdę tutaj się kryje. Przede wszystkim mamy malutki wyświetlacz, kolorowy wyświetlacz, dzięki któremu widzimy podstawowe informacje na temat naszego pakietu internetowego, naszych powiadomień, takich jak chociażby przychodzące wiadomości SMS. Oczywiście nie mamy możliwości odczytania ich z pozycji samego urządzenia, ale mamy możliwość odczytania ich poprzez połączenie z portem właśnie urządzenia przez Wi-Fi. Ok, otwieramy sobie samo urządzenie. Pokażę Wam, co tak naprawdę kryje się wewnątrz i jak to wszystko wygląda. Tak jak Wam powiedziałem, bateria 2000 mAh, wyjmowalna, więc jest to zdecydowany plus. Obok mamy port na karty SIM, jak również port na karty pamięci microSD. I tak naprawdę, jeśli chodzi o podstawy tego urządzenia, na tym się kończy. Jedynie, czego mogłoby nam tutaj brakować, to portu, czy też złącza do podłączenia anteny zewnętrznej. Pod spodem znajdziemy jeszcze przycisk resetu. Aby uaktywnić ten przycisk, należy użyć chociażby spinacza biurowego, czy też długopisu, ale takowy przycisk jest. Gdyby jakimś cudem nam to urządzenie z jakichś przyczyn się zawiesiło. Wykonanie tego urządzenia jest na dosyć przyzwoitym poziomie. Co prawda jest ono błyszczące, ale już w pierwszej chwili widać, że jakość jest naprawdę wysoka. Ok, uruchamiamy sobie urządzenie. Chwilka to trwa z racji wyszukania operatora i zalogowania się do sieci LTE czy też 3G. W związku z powyższym
jest to nieuniknione i trzeba zaczekać. Ok, mamy połączenie. I tak jak widzicie, na górze mamy informację o operatorze, mamy informację na dole o... Spróbuję Wam to wyostrzyć tak, abyście wszystko dobrze widzieli. Okay. Mamy informację o operatorze, mamy nasz klucz do logowania, ale oczywiście możemy sobie sami w dowolnym momencie to zmienić. Mamy informację o transmisji, z jakiej korzystamy. W tym wypadku w tej chwili jest to 4G i maksymalny zasięg. Ilości podłączonych urządzeń przez Wi-Fi, jak również informację ewentualną o włożonej karcie SD i przychodzących wiadomościach. Tak samo nie brakuje oczywiście ikonki, która mówi nam o poziomie naszej energii urządzenia, czy też poziomie naładowania akumulatora. Słuchajcie, czy to urządzenie ma jakiś sens, czy warto się bawić w tego typu rozwiązania? Zdecydowanie tak, bo o ile nawet, jak zapewne większość z Was wie, mamy możliwość wygenerowania sygnału Wi-Fi z naszego smartfona, chociażby z systemem operacyjnym Android czy Windows Phone, o tyle szybciej, zdecydowanie szybciej schodzi nam bateria. Mając takie urządzenie, które jest jest produkowane i przeznaczone wyłącznie do obsługi internetu, oszczędzamy jakby energię w naszym smartfonie. Jeśli chodzi o płynność działania, nie zaobserwowaliśmy tutaj jakichś nieprawidłowości, wszystko działało naprawdę fajnie. Długość ładowania tego urządzenia według naszych obserwacji jest to maksymalnie 4 godziny i tak naprawdę nie ma specjalnie co tutaj jeszcze o tym urządzeniu opowiadać. Urządzenie jest naprawdę solidne, nie ma żadnych problemów z jego obsługą, jest obsługiwane w języku polskim, więc też osoby, które niekoniecznie znają język angielski, nie muszą się domyślać, czy też na ślepo konfigurować tego urządzenia. Konfiguracja zarówno u polskich, jak i zagranicznych operatorów odbywa się w pełni automatycznie. W związku z powyższym też nie musimy wprowadzać żadnych kodów operatora, żeby nawiązać połączenie z urządzeniem. Jedynie o czym musicie pamiętać, to o tym, żeby wcześniej na karcie SIM wyłączyć żądanie kodu PIN, bądź zrobić to po zalogowaniu się na urządzenie przez przeglądarkę internetową. Wszystkie informacje, co jak należy zrobić, tak naprawdę znajdziecie w instrukcji obsługi. Tutaj jest krok po kroku pokazane, co należy, co i jak należy skonfigurować, jakie dane należy wpisać, aby uzyskać takie połączenie z komputerem, żeby wszystko działało tak, jak należy. Tutaj zdecydowany plus dla producenta, że taką instrukcję w języku polskim opracował i dopilnował tego, że jest na naprawdę wysokim poziomie, bo trzeba przyznać, że w niektórych znacznie droższych, znacznie zaawansowanych produktów pod bardziej znanymi markami występuje ten problem, że są trudności ze skonfigurowaniem. Jeden z takich routerów już znajdziecie wśród naszych testów na naszym kanale na YouTubie. I muszę Wam powiedzieć, że tamto urządzenie dwukrotnie było w serwisie z racji tego, że w pewnym momencie pojawił się problem z połączeniem z internetem i tak naprawdę o ile zostało to w jakiś sposób rozwiązane, o tyle dwukrotnie urządzenie jeździło do serwisu, była wymiana na nowe i w dalszym ciągu był problem z konfigurowaniem tego urządzenia tak, aby spełniało swoją funkcję i działało zgodnie z przeznaczeniem.
Tutaj naprawdę takich problemów nie ma, wystarczy odpakować. Bateria jest już nieco podładowana, dosłownie włożyć kartę SIM i można spokojnie z tego urządzenia korzystać. Więc zdecydowany plus dla producenta, czy też dla importera, mianowicie firmy Lechpol, za dopilnowanie i dopracowanie tych wszystkich funkcji, żeby działało to tak, jak działać powinno. Słuchajcie, my ze swojej strony jak najbardziej polecamy to urządzenie. Jest to niewątpliwie fajne urządzenie, dobrze dopracowane, o dobrych parametrach. Przede wszystkim na plus zasługuje łączność zarówno 3G, jak i 4G LTE, dzięki czemu zyskujecie w każdym miejscu naprawdę dobrej jakości połączenie internetowe. Do tego, co prawda troszeczkę bajer, ale jednak kolorowy wyświetlacz, który też dodaje smaczka całemu urządzeniu. Naprawdę świetnie spasowana, wręcz ściśle zamknięta obudowa tego urządzenia. No, pozwala nam spokojnie nosić to urządzenie bez obaw, że w jakiś sposób ulegnie ono uszkodzeniu. My ze swojej strony dziękujemy Wam za obejrzenie tej recenzji. Zapraszamy oczywiście jak zawsze do komentowania i zadawania pytań na naszym kanale na YouTubie. Chętnie odpowiemy Wam na wszystkie pytania. W razie potrzeby uzupełnimy tę prezentację o kolejne materiały wideo, tak aby rozwiać Wasze ewentualne wątpliwości. Dzięki, pozdrawiam, Rafał Nieckarz, to jest TV.